Kompleci dobre. To może zacznę trochę inaczej niż zazwyczaj. Zazwyczaj zaczynam od jakiegoś wstępu, ale mam takie przekonanie a propos tego, co chcę się dzisiaj w ogóle, z czym chcę się z wami dzielić, aby zacząć od pewnego fragmentu w Słowie. Kolosan, drugi rozdział. Jest okej, staram się jakoś nie maszerować za bardzo na boki. Kolosan, drugi rozdział, od 6 wersetu. Przeczytam dłuższy fragment, bo będę chciał się trochę nad nim zatrzymać i później to, co będę mówił, w jakiś sposób będzie do tego nawiązywało. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana? Jak więc przyjęliście? Tak nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Patrzcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czcią urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się od grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanych ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowego księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Ja sobie to na razie odłożę. Zazwyczaj ten fragment, jeśli jest przywoływany, to bardzo często w taki lękowy sposób. Uważaj, aby ci to nie zwiódł, aby gdzieś tam na manowce, abyś nie stąpił. Natomiast chciałbym się zwrócić w zupełnie inną stronę, bo uważam, że zupełnie inaczej rozkładają się tutaj akcenty. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I tak naprawdę tak bym zatytułował to, czym chcę się z wami dzisiaj podzielić. Ten ostatni werset, który czytałem, celowo przeczytałem troszeczkę dłuższy fragment jako wprowadzenie, on nie był prosty dla tłumaczy, ponieważ tam w tym wersecie wprost nie padają pewne słowa. Tam jest ważny pewien kontekst wypowiedzi Pawłowej, co Paweł chce przekazać. I gdybyśmy sobie popatrzyli tak literalnie, jak to jest tłumaczone w ogóle, to Biblia Gdańska tłumaczy bardziej to wprost, a propos pokarmów i tego wywodu, który jest, i Biblii Gdańskiej jest napisane, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Tam użyte jest słowo soma i ono z jednej strony oznacza ciało, ale z drugiej strony ono oznacza też istotę. Tak? Dlatego z uwagi na to ciało to zostało tak przetłumaczone w Biblii Gdańskiej. Biblia Tysiąclecia idzie troszeczkę dalej. Już pisze, a rzeczywistość należy do Chrystusa, ale w tym wypadku uważam, że najlepsze tłumaczenie całego tego kontekstu, ponieważ jest to i kontynuacja taka literalna wypowiedzi Pawła, jak również całe prorocze przesłanie, które dotyczy tego fragmentu, jest właśnie w Biblii Warszawskiej, tak? Że rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy się tak trochę wgłębili w to, bo to są takie słowa, które w takim chrześcijańskim życiu... Jednak lubię trochę chodzić, więc się przesunę. One często stają się takimi frazesami. One stają się takimi sloganami, tak? No, rzeczywistością jest Chrystus, tak? Co to oznacza? Co to oznacza w ogóle, że rzeczywistością jest Chrystus? Przede wszystkim to, i tu rozmawialiśmy dzisiaj trochę przed naszym spotkaniem. To jest mega ważne. Że rzeczywistością dla człowieka narodzonego z Bożego Ducha nie jest to, co go otacza.
To nie jest rzeczywistość. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo to jest taka dosyć subtelna granica w tym, w czym my funkcjonujemy, a w tym, czym my mówimy. Jeśli rzeczywistością jest Chrystus, to wszystko, co nas otacza, a nie jest zgodne z Chrystusem, jest antychrystusowe, nie jest rzeczywistością. I my nie możemy nadawać temu rangi takiej, jakby to miała być rzeczywistość, tak? Wiecie, bo kiedy ktoś ma problemy w pracy, ktoś ma problemy w biznesie, ktoś ma problemy jakiekolwiek, w rodzinie, cokolwiek, tak? Bardzo często mówi, no taka jest rzeczywistość. No taka jest rzeczywistość, muszę sobie z tym jakoś radzić. To jest pierwsza pułapka. Kiedy przyjmiesz te okoliczności, które są antychrystusowe jako rzeczywistość, ustanawiasz nad sobą pewien sufit, którego nie przeskoczysz. Nie przeskoczysz go wyżej, bo tak naprawdę będziesz podskakiwał, doskakiwał, ale tak naprawdę ty oddałeś w pewnym sensie jakby autorytet. Dzięki. Tak? Składam się. Kabel już. Bardziej posmakować. Dzięki. Więc wrócę do tej myśli. Chciałbym, żebyście się skupili, bo powtórzę, wiele osób czyta to z rozpędu. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wracają z kościoła, idą do domu, w domu napotykają swoje problemy, idą do pracy, napotykają te problemy i niejako godzą się z tym, że to, co spotykają tutaj, w tym otoczeniu, to jest rzeczywistość. To jest pierwszy fundamentalny błąd. My się nie możemy na to godzić. Rzeczywistością jest Chrystus. Jeśli coś jest z definicji antychrystusowe, to nie jest prawdziwa rzeczywistość, tak? Więc idąc dalej, czym w ogóle, co to oznacza, że tą rzeczywistością jest Chrystus? Ano to, że tą jedyną prawdziwą rzeczywistością są prawdy objawione w Chrystusie Jezusie. To jest rzeczywistość. Nie nasze odczucia, nie nasze doświadczenie, nie jakiekolwiek nasze okoliczności, nie to, co naucza świat. To nie jest rzeczywistość. Możemy być sami w tym momencie, jak odrodzeni z Bożego Ducha. Jesteście tutaj w Wałbrzychu mniejszością. W większości środowisk i grup, w których się spotykacie, natrafiacie z automatu na różnych ludzi, tak? Ludzi, którzy twierdzą, że są niewierzący, jak również ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący, ale to są religijni ludzie, tak? I oni z różnej strony będą jakby indoktrynowali was, świadomie lub nieświadomie w ogóle, że to jest ta rzeczywistość, tak? Jezus robił wielkie rzeczy. Jak Jezus chodził w ciele po ziemi, to były wielkie rzeczy, ale ty teraz tutaj jesteś, wiesz, jesteś tutaj w Wałbrzychu generalnie i to jest nasza rzeczywistość. W tym zakładzie jest praca, w tym nie ma, to jest nasza rzeczywistość. Nieprawda. Kłamiesz, diable. Kłamiesz. To nie jest rzeczywistość. Słuchajcie, to się wydaje takie oczywiste i tak często, jak z tym żaden temat rozmawiam, jest takie zdumienie, ale po co o tym mówić? Bo jeśli my ten sufit ustanowimy, to my tego nie przeskoczymy. To my się godzimy z tym, że no tak naprawdę w Jezusie mogę wszystko, tak? No ale wiesz, ale w moim zakładzie to najwyżej mogę wejść do 4000 brutto. Na krzyżu Golgoty, w ramach wymiany krzyżowej, maksimum sufitem nie jest 4000 brutto. I tak naprawdę chodzi o to, jak my postrzegamy tą rzeczywistość. Ja wielokrotnie powtarzam, ja nigdy nie czytałem i nie czytam słowa na akord. Ja biorę je, ja je rozważam, ja je trawię, ja chcę wiedzieć, co to oznacza. Wiecie, w tym miejscu też się dużo zatrzymam. To, czym się z wami dzielę, to jest jakieś moje dojrzewanie w tym słowie, bo ja zacząłem pytać o to Boga. Jak sobie sprawdziłem to tak naprawdę, że rzeczywistością jest Chrystus. No mówię, no fajnie, rzeczywistością jest Chrystus, tak? Okej, ale ja tu mam rodzinę, tu mam firmę, tu mam takie wyznanie. Co to oznacza? Co to oznacza? Tak? No idąc jakby dalej właśnie, że
tą jedyną rzeczywistością są prawdy objawione w Chrystusie Jezusie. To jest bardzo ważne, bo to od razu kierunkuje nas tak naprawdę na badanie Jezusa, na badanie Jego życia, na badanie Jego poglądów, na badanie Jego słów. Tak? Co to ma wspólnego w tym momencie, co ktoś do mnie mówi? Że 1000 osób do mnie powie, że taka jest rzeczywistość. Że w wiadomościach będą mi powtarzali, że takie są trendy teraz. Że taki jest kierunek, taki jest rozwój gospodarczy, taki jest wpływ czegoś. To nie, jeśli to jest niechrystusowe, to nie jest rzeczywistość. Ja nie mogę nadać temu rangi, bo jak ja nadam temu rangę, to się temu podporządkuję. To będę religijnie powtarzał, że rzeczywistością jest Chrystus, a tak naprawdę w swoim sercu będę uważał, że rzeczywistością jest to, co mówią ci ludzie. Pogodzę się z tym, tak? I jeszcze mogę się religijnie w tym, wiecie, jakby rozwijać, być świetny, mówić w ogóle, nie, rzeczywistością jest Chrystus, chwała Panu, ale na poziomie mojego serca moja wiara nigdy nie osiągnie pewnych rzeczy, bo moja wiara będzie miała z góry ustanowiony sufit, tak? Czytaliśmy w tym fragmencie. W nim zamieszkała cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. No, wiecie, mnie takie rzeczy zawsze rozciągały, ja sobie długo je zawsze analizowałem. Czyli wszystko inne, tak? Ta nierzeczywistość. Diabeł próbuje wykręcić życie Kościoła, tak? To jest... On to próbuje właśnie wzmacniać, przekierowywać oczy ludzi w stronę tego, co faktycznie tą rzeczywistością nie jest. Wzmacniać, nadawać temu rangę. W Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, w 24 wersecie, Jezus powiedział tak. O cokolwiek byście się modlili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Zwracam tutaj uwagę, bo często tłumaczenia są takie, tylko wierzcie, że otrzymacie. Nie, nie, nie. Wiara mówi zawsze w czasie dokonanym. Wiara jest dzisiaj, wiara dzisiaj, dziękuję. Wierzysz o pracę? Dziękuję ci, Ojcze, że mam świetną pracę. Wierzysz o męża? Dziękuję ci, że mam wspaniałego męża. Mam, nie będę miał. Mam, tak? Wiara mówi w czasie dokonanym. I w innym fragmencie, przechodząc dalej do tego, co chcę wam powiedzieć, w innym fragmencie Ewangelii Jana 15:16 Jezus mówi tak. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam, na marginesie też tylko potwierdzam, tam też jest słowo dał, nie da. Choć religia często mówi da. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I tu się chciałem zatrzymać. Mi to, wiecie, nie grało. Od początku, jak sobie to badałem, ja się też dzieliłem tydzień temu w kościele w Warszawie, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jak to jest? O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, tak? Religia w tym kraju na takich wersetach próbuje zrobić rozłam w ramach Boga, że jest jeden, jest Ojciec co innego, dwa, Syn jest co innego i Duch Święty jest co innego. I teraz powtarzam, bo pamiętaj, jak się modlisz, to Ojca się modlisz i powiedz w imieniu Jezusa, bo nie zadziała. Nie? I teraz jak się pomylisz, przekręcisz, pomodlisz się, nie wiem, do Jezusa albo do Ducha Świętego, to nie wiem, Bóg się obrazi, Bóg Ojciec stwierdzi, no wiesz, kurczę, teraz tak zmniejszyłeś moją rangę, nie? Ja jestem ta jedynka, a ty podszedłeś teraz do Ducha Świętego, on jest trójka. Wiecie, my się śmiejemy teraz z tego, ale ja niejednokrotnie rozmawiając z ludźmi, wiem, że tak jest. Że ludzie wracają do swoich komór i mówią, Ojcze, w imieniu Jezusa. I myślą, że tak naprawdę siła modlitwy polega na tym, że on powie, Ojcze, i że ja mówię w imieniu Jezusa. To już jest pierwszy taki... No, tu jest pierwszy taki temat już z jakiego zwiedzenia religijnego, tak? Takiego intelektualnego podejścia i wyodrębniania. Paweł miał bardzo wiele fajnych wywodów, w zależności co chciał pokazać, ale ten temat bardzo fajnie załatwił i rozwiał w Galacjan 3:20. Paweł mówi tak. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Amen.
Nie ma. I teraz wiecie, jak sobie tak zaczniemy to literalnie zderzać, no to o co chodzi, tak? Idę do Ojca, mówię, że jestem w imieniu Jezusa, żebym w ogóle nie zapomniał, na to Bóg jest jeden, tak? Ja miałem z tym problem, bo ja naprawdę też się zamiedziałem. Ja na przykład nigdy nie byłem religijną osobą, ale kiedy się nawróciłem, myślę, że to jest też wpływ pewnych zwierzchności terytorialnych, które są, tak? I tak jest przypadkiem też jakby tego ducha religijnego. Bo ja się zacząłem zastanawiać w ogóle, dlaczego ja tak mam? Dlaczego się zastanawiam w ogóle, że ja zmniejszę rangę Ojca, jeśli ja przyjdę do Niego w ogóle, jeśli nie zwrócę do Niego, tylko do Jezusa. W pewnym momencie w ogóle nie kierowałem się, aż do Ducha Świętego, no to było jedno z trzech. Taki kołowrotek miałem, nie miałem w tym pokoju, tak? Raz się pomodliłem tak, drugi raz tak, jakoś sobie tam w ogóle szukałem, żeby tu zbudować, ale coś mi tutaj cały czas, coś mi nie grało, tak? Ojciec, Syn i Duch Święty to ten sam Bóg. Jeden i ten sam Bóg. Bóg, który jest Duchem, tak? Nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć, bo się damy wkręcić. Zresztą diabeł to próbuje cały czas podsycać. No bo jakby patrząc z innej perspektywy, teraz tak, jak się Bóg przejawiał, czy to jako Ojciec, czy jako Syn, jako Duch Święty, działając, to jeśli człowiek wierzy w swoje zjednoczenie z Bogiem, tak? A zakładam, że wszyscy wierzymy, jesteśmy nowonarodzeni, wierzymy w swoje zjednoczenie z Bogiem, tak? Wiemy też, że jesteśmy duchami, tak? Mamy duszę, mieszkamy w ciele, jesteśmy duchami. Wiemy też i z wiarą mówimy, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? No to z tej perspektywy patrząc, możemy powiedzieć, że Bogów są tysiące. Że Bogów są miliony, tyle ile osób narodzonych z Bożego Ducha. To jest bardzo ważne, bo niektórzy z kolei z drugiej strony patrzą i jakby to wycofuje. Jeśli realnie wierzymy w zjednoczenie z Bogiem, jeśli wierzymy w nasze nowe narodzenie, jeśli wierzymy, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? Z tej perspektywy patrząc, tak? Bo ten sam Bóg może mieszkać w tylu osobach, przejawiać się w tym samym czasie przez te same osoby, tak? Ten sam Bóg, który mieszka w Tobie i mieszka we mnie. Bo to są te takie, wiecie, dwa rowy. Z jednej strony jest ten podział 1, 2, 3, a później, a co to jest wśród nas, to co mieszka, tak? To... Ja myślę, że to jest takie, jedna z takich diabelskich strategii, która jest. Że ją teraz jakby obnażam. Powiedzmy, że jest 100 milionów chrześcijan. Rzucam, nie wiem dokładnie ile jest, tak? To teraz jedna ze strategii diabła polega na tym, ok, to ja teraz podejdę do nich tak matematycznie, podejdę do nich tak logicznie. To jeśli jest Duch Święty, mieszka w każdym nowym narodzonym człowieku, to znaczy, że mieszka jedna stumilionowa. Nie więcej. No bo jak on może mieszkać, ten sam Bóg, w 100 milionach ludzi? To przecież nie jest możliwe, żeby we mnie mieszkał cały. Tak? No bo jak we mnie mieszka w cały i w was mieszka w cały, no to ilu ich jest? Wiecie, i stąd cały czas są takie zawirowania, jeśli chodzi o Trójcę Świętą. Podział. Ojciec co innego, Syn co innego, inna rola. On tutaj przyszedł tylko jako Syn. Tak? A Duch Święty został później dany. To trzecia kadrowa, ważny, ale nie tak jak Ojciec. Nie tak jak Ojciec. Ja nie mam jedno 100 milionowej części Boga. Gdybym przyjął tą strategię diabła, w życiu nie mógłbym robić tego, co jest. W życiu byłbym małym żuczkiem, nie wiem, jakąś część Ducha Świętego dostanę, ale nie wiem, którą. Nie wiem, w której części Pan mi pobłogosławi, abym mógł coś zrobić. Jeszcze przyjmę to, że ze starego człowieka, że moja dusza nie jest jeszcze taka przemieniona i się wycofuje. I kto się cieszy? Diabeł się cieszy. Diabeł się cieszy. Ja myślę, że na tym poziomie jest cały czas bardzo dużo nieporozumień. Jeśli myśleliście w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek części inaczej, spokutujcie dzisiaj z tego. Bóg jest Duchem. To jest jeden Bóg. Czytaliśmy przed chwilą. W Chrystusie zamieszkała cała
pełnia boskości, cała pełnia. I ona, ta sama pełnia była w Ojcu. I ta sama pełnia jest w Duchu Świętym. I ta sama pełnia jest w narodzonych z Bożego Ducha ludziach. Nie ułamki. Nie ułamki. To jest naprawdę mega, mega ważne. Mówiłem o tym też tydzień temu w Warszawie, że kiedy Jezus mówił do uczniów w Ewangelii Mateusza, znane wszystkim słowa, tak? Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19-20 werset. To jest, są jedne z tych rozdziałów, które no wszędzie są cytowane, tak? Przez wszystkie religijne kościoły, tak? W takim najbliższym prawdy tłumaczeniu, dlatego idźcie i z ludzi spośród wszystkich narodów czyńcie uczniami, zanurzając ich w rzeczywistość Ojca, Syna i Ducha Świętego, nauczając ich posłuszeństwa wszystkiemu, co wam nakazałem. Słowo imię w tamtym czasie miało zupełnie inne znaczenie niż ma dzisiaj. Imię to nie była chwilowa decyzja, jak nazywamy swoje dziecko. Imię oznaczało całą rzeczywistość. Poglądy, słowa, czyny, zachowania. To jest mega ważne. Zobaczcie, jak ten fragment, jak on został sfałszowany w praktyce. Co robią? Bo to tłumaczone jest często, nie zanurzając ich w rzeczywistość Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Katolicy żegnają się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i jak się pomylą, to się nie wiadomo, wszystko się rozleciało, tak? Trzeba od nowa. A co robią szerokiej maści protestanci? Jak chrzczą, to teraz spróbuj nie wypowiedzieć pełnej rugówki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedyś ktoś mnie zapytał. Chrzciłem chłopaka. I tak powiedział, ja Cię chrzczę w imieniu Jezusa. Ktoś do mnie podszedł. Mówi, to nie był prawdziwy chrzest. Co powiedziałem? Nie był. Jest napisane. Wiecie, od razu obrońca Biblii. Jest napisane, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale co Ty przez to rozumiesz? Wytłumacz mi to, tak? No oczywiście jakby tam nie doszliśmy do tego, tak? No bo to jest, wiecie, to są lękowe rzeczy. Lękowe. To jest cały czas system taki, coś się wydarzy, jak tego nie zrobię. Będzie jakaś kara. Coś mnie ominie, tak? I musi być w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo jakaś część Boga nie zadziała. To jest jeden Bóg. Jeden Bóg. Ten sam Bóg. Rzeczywistość. To jest w ogóle mocne. Tak naprawdę tu nie chodzi o... Sobie w ogóle nie chodzi o chrzest, jako taki, jaki zrozumiamy. Zanurzenie w rzeczywistość to jest w ogóle mega mocne słowo. Bo jak sobie teraz przeanalizujemy, wiedząc, czym jest imię i co stoi za tym, że to stoi tak naprawdę wszystko. Każdy pogląd, czym, tak? I teraz zanurz w rzeczywistość Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli to, co od początku było prezentowane przez Boga. Nauczając posłuszeństwa wszystkiemu, co wam nakazałem. Chodzi o to, żeby prowadzić w ogóle do zdrowej nauki, do pewnych praw, zanurzając w tą rzeczywistość. Zatem kiedy... Zatem modlenie się do Ojca, tak, w imieniu Jezusa, nie oznacza żadnej regułki, jak sobie powiedzieliśmy, tak, tylko tak naprawdę po pierwsze, że w ogóle zwracamy się do Boga w rzeczywistości Chrystusowej, tak? Czyli tak po pierwsze zgodnie z prawdami Bożymi, które zostały objawione w Chrystusie Jezusie, zgodnie z wymianą krzyżową i zgodnie ze zmartwychwstaniem. Z perspektywy w ogóle nowego stworzenia, tak? Przechodzimy z perspektywy zwycięskiego Jezusa. Przepełnieni Jego prawdami, które nie są z Bogu. Tylko te prawdy, one teraz określają moje życie, tak? Przychodzę do Jezusa, bo wiem, że jestem z Nim zjednoczony. Wiem, że jestem myśli Chrystusowej, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiem, że Jezus pokonał diabła.
Wiem, jaki jest zakres wymiany krzyżowej. Wiem, że zmartwychwstał, że panuje dzisiaj, tak? I idę z tej perspektywy i wiem, że te wszystkie prawdy, one już nie określają tylko Jezusa poza mną, tylko w ogóle Jezusa we mnie. Czyli co automatycznie rośnie? No rośnie w ogóle moja, no też moja wiara, tak? Pułap wiary i autorytetu też, w którym ja przychodzę. Między innymi dlatego, nigdy nie zadziała modlitwa lęku. Nie zadziała. Dlaczego nie zadziała modlitwa lęku, tak? Bo działa jedynie modlitwa wiary. Bo to, co powiedzieliśmy na początku, tak? Rzeczywistością zaś jest Chrystus. A Chrystus powiedział: sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli ktoś przychodzi w nadziei, daj mi zdrowie, daj mi pieniądze, tak? Przychodzi w rzeczywistości antychrystusowej. To nie jest rzeczywistość. I to jest modlitwa lęku. I teraz zobaczcie, dlaczego tak wiele ludzi jest pobijanych, mówią: moja modlitwa nie działa, ja nie wiem, Bóg mnie nie wysłuchuje. Dorabia się później różne doktryny do tego i mówi się: wiesz, no, Bóg ma w tym jakiś plan, że twoje modlitwy nie wysłuchuje. Bo człowiek może milion razy przyjść do Boga i powiedzieć formułkę: Ojcze, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa, trzęsąc generalnie portkami ze strachu, nie wierząc, a mając nadzieję, że coś się wydarzy, i się nic nie wydarzy. I nie ma prawa się wydarzyć. Nie może się wydarzyć. I to jest jakby kupa nieporozumień. Rzeczywistością jest Chrystus. W rzeczywistości Chrystusowej przychodzimy w ogóle do Boga. Bez względu na to, czy powiemy Duchu Święty, Ojcze, Synu, w ogóle nie ma znaczenia. Wiemy, kim On jest. Kim my jesteśmy też w Nim. W ogóle z tej perspektywy sięgamy. To jest bardzo ważne. Dlatego między innymi my, jeśli chcemy być skuteczni w naszym życiu, w każdej dziedzinie, my musimy znać życie Jezusa. Musimy znać Jego poglądy na każdą sprawę. Nie po to, żeby się teologicznie wyprzedzać, kłócić z innymi. Bo chodzi o to, że wiecie, mnie dzisiaj, jak ja sobie to uświadomiłem, to ja, jeśli z czymś się mam zmierzyć, a tego jeszcze nie wiem, to ja szukam, ja zaczynam kopać w ogóle, co Jezus powiedział w tym temacie. Jak On tą sprawę rozwiązał? Gdzie to było? Gdzie to jest, tak? Nie godzę się na to, że przeczytałem, wiecie, ileś tam razy Biblii i tego nie znalazłem, to tego nie ma. Szukam dalej. Szukam w ogóle i znajduję. Za każdym razem znajduję. I to mnie nakręca, bo ja zobaczyłem, że to w ogóle, to mi daje bezpieczeństwo. Jeśli ja nie będę wiedział, co Jezus mówi w danym temacie, no to ja się narażam, że ja będę w ogóle religijnie mówił, że ja tutaj tak, jestem na drodze Pana, tak, ale będę się poruszał w czymś zupełnie innym. To ja potrzebuję wiedzieć, to mi jest potrzebne, co On na ten temat sądzi, co jest rzeczywistością, co jest konkretnym rozwiązaniem, tak? No, tak jak powiedziałem, tak? No, jeśli modlisz się na przykład dzisiaj, no daj mi Boże kasę, tak? Daj mi pracę. To jest to antychrystusowe. Bo On dał. Sięgnij po to wiarą. Sięgnij. Uwierz w to, że to masz. Wiara mówi w czasie dokonanym. Dlatego zobaczcie, tak wiele się mówi tak, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać, ale generalnie później w życiu koncentrujemy się na tym, co widać. Że rzeczywistością jest to, co jest widzialne. To nie jest to, że dzisiaj nie masz pracy, a potrzebujesz pracy, albo że nie masz pracy takiej, jaką chcesz mieć, to nie jest żadna rzeczywistość. To jest antychrystusowe. Chrystusowe jest to, że na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. To jest Chrystusowe. I to my
Nie czekamy teraz na Boga działającego z zewnątrz, tylko my stajemy na tym Słowie i mówimy: Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś mi świetną pracę, że zarabiam tyle i tyle, tyle ile sobie chciałem, tak? Ile chciałam, że to mam. Dziękuję Ci za to. W ten sposób w ogóle podajemy też Bogu chwałę. W ten sposób. Właśnie w ten sposób, tak? W Starym Przymierzu czytaliśmy o wielu imionach Boga. O wielu imionach Boga. Można sobie wyczytać. I teraz to, co jest ważne, to one, te imiona Boga, one zostały nam ukazane, objawione lub poszerzone w Chrystusie Jezusie. Jak Chrystus przyszedł. Tam czytaliśmy jakąś część. Chrystus później dopełnił te rzeczy. Mówię o tym celowo, jakby cały czas trzymając cały wątek, że rzeczywistością jest Chrystus, tak? Bo kiedy pojmiemy sobie tak, z jednej strony uświadomimy, ale też staniemy na tym, że uwierzymy w to, tak? Że pełnia boskości zamieszkała w Chrystusie. I to, że jesteśmy z Nim zjednoczeni i że nie jedna stumilionowa Jego w nas, tak? To pojmiemy, że pełnia Boga jest w nas. To nie są popularne słowa. Naprawdę. Pełnia Boga jest w nas. Zobaczcie, pierwsza rzecz, jak padają takie słowa, bardzo często konfrontowane jest z odczuciami. Jakie ja mam w tym momencie odczucie, jakie ja mam emocje, jakie ja mam doświadczenie, co do tej pory w ogóle mi się udało, że to jest zbyt mocne. Ale to w ogóle chodzi o to, żebyśmy w którymś momencie jakby pojęli to i przyjęli przez wiarę. Jesteśmy, to też jest zjednoczone z Nim. Co to znaczy, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? No nie ja. No nie ma ja. Ja nie jestem dusza, ja nie jestem ego. Ja jestem duch zjednoczony z Bogiem. Czyli pełnia Boga jest w nas, a nie tylko jakaś wybrakowana część. I to jest ważne, żeby z tej perspektywy ja sobie też zacząłem oglądać te imiona Boga, jak On się przedstawiał w Starym Przymierzu, tak? Kiedy wiesz i wołasz El Shaddai. El Shaddai, tak, to Bóg Wszechmogący. I teraz jak spojrzysz na to, co powiedziałem wcześniej, to El Shaddai mieszka w Tobie. Bóg, Wszechmogący Bóg, El Shaddai, mieszka w Tobie. I teraz studiując rzeczywistość Chrystusową, Ty wiesz w ogóle, że ten Wszechmogący Bóg, El Shaddai, On też się poddał pewnym ograniczeniom, które pokazał chociażby w Chrystusie Jezusie. Że tak po ludzku to nie do końca jest Wszechmogący. Na przykład, nigdy nie przestanie Cię kochać. Nigdy Cię nie zostawi, Cię nie opuści. Tak? On określił pewne ramy, z których On nie wyjdzie. On jest niezmienny. Religia za takie słowa chce kamieniować. To jest bardzo ważne. Jak to? Bóg nie jest Wszechmogący? Jak możesz? Kim Ty jesteś? Jestem z Nim zjednoczony. Pojąłem to i uwierzyłem w to. I zaczynam w ogóle iść z tym dalej. Nigdy nie przestanie nas kochać. Nigdy nas nie zostawi. I ten Bóg, kiedy przychodzi do Ciebie jakieś odczucie, jakieś, wydaje się, coś bardzo trudnego przed Tobą, to zanurz się w rzeczywistość Boga El Shaddai, który jest w Tobie. Nie oczekuj, że teraz może coś się wydarzy, jaki będzie rozwój okoliczności, co jutro będzie. W Tobie jest cała pełnia Boga El Shaddai, Wszechmogącego Boga. Mnie to rozciągało. Słuchajcie, każda z takich analiz powodowała, że w ogóle wstawałem do życia. Przychodziła jakaś, nie wiem, opresja, coś trudnego, tak?
Mówię, ale zaraz, jak coś trudnego? Nie jedna stumilionowa, tak? Jesteś we mnie jesteś, żyję już nie ja. Jestem myśli Chrystusowej. W ogóle wierzę, że w ogóle twoje myśli to moje myśli. Startujemy dalej. Idąc dalej, zobaczcie, bo tak... To też uważam, że jest pewna taka religijna zajawka, która jest w naszym kraju. Ja na przykład jak przed Nowym Narodzeniem byłem taką bardzo zaradną osobą. Taką w ogóle zorganizowaną, przedsiębiorczą, w ogóle biznesową, taką... Nawróciłem się, przyjąłem Jezusa i tak mówię, o, teraz to poleci, manna z nieba, ona będzie w ogóle lecieć, ja tutaj tak... I takie wycofanie, taki się człowiek staje, taki... A później zacząłem patrzeć, że takich ludzi jak ja jest więcej. Że świat tworzy, a Kościół nie tworzy. A Kościół czeka na objawienie Pana lub na cuda i znaki z nieba. I teraz zobaczcie. Kiedy zanurzysz się w rzeczywistość Boga Elohim, Stworzyciela nieba i ziemi, tego, który wszystko wymyślił, łącznie z nami po kolei i z wszystkim, czego w ogóle doświadczamy i co jest. I teraz uświadomimy sobie, że Bóg Elohim, potężny Stwórca, ten, który powołuje z niebytu do bytu, mieszka w tobie. On tu jest. Nie gdzieś w Azji teraz, bo tam jest bardziej zajęty, tylko jest w tobie. I teraz zobaczcie, dlatego mówię, że to są strategie diabła, żeby myśleć właśnie, o, teraz przebudzenie w Brazylii, tak? Teraz przebudzenie w Azji, musimy poczekać, aż tutaj Duch Święty przypłynie. Nie, on jest tutaj. Elohim jest tutaj. Jest tutaj. I teraz to ja wiem w tym momencie, że mogę się zanurzyć i przez wiarę mówić, okej, Elohim, to ja teraz postanawiam powoływać z niebytu do bytu. To ja teraz zaczynam tworzyć. Gdzie zaczynam tworzyć? Zaczynam tworzyć w swojej wyobraźni. W rzeczywistości widzialnej nic nie ma jeszcze. Ale ja w tym momencie idę z Bogiem Elohim, powołuję do bytu, ogłaszam, ustanawiam, ściągam z nieba to, czego tutaj jeszcze nie ma. Przez wiarę, bo inaczej się nie da. Nie obejdziemy tego. Jeśli nie uwierzymy w to słowo, że my tak możemy, to będziemy czekali na mannę z nieba, na znaki cuda i na to, że Bóg nam w jakiś sposób inny to objawił. Nie objawił, bo On to objawił w Chrystusie, a rzeczywistością jest Chrystus. Bóg Elohim mieszka w nas. Teraz każdy z nas, zobaczcie, bo my tak czasami mówimy, a to jakie są rozwiązania w ogóle, nie wiem, jak polepszyć swój byt, jak finansowo to poprawić, tak tutaj, która zasada zadziała, która nie zadziała. Teraz zobaczcie, przed chwilą wymieniliśmy dwa imiona. Bóg Wszechmogący i Bóg Stworzyciel nieba i ziemi, Stwórca, Elohim, mieszka w nas. To przecież my decydujemy, czy my coś powołamy do bytu i co my powołamy do bytu. Chcesz być właścicielem rafinerii naftowej w Wałbrzychu? Powołaj ją do bytu. Teraz zaraz, halo. Ale nie ma ropy w Polsce, a na pewno nie w Wałbrzychu, nie? Ale ja ją właśnie powołałem. Ja ją właśnie powołałem w wierze w mojej wyobraźni. Ja teraz będę wszystkim mówił, że zakładam tutaj odwierty. Ty jesteś idiotą. Ja chodzę w rzeczywistości. A ty wchodzisz w jakichś głupotach. Ale tu nie ma! Nie ma żadnych badań! Geolodzy robili! To zacznij kopać teraz. Bo już teraz są. Wiecie, to w ogóle, to tak naprawdę chodzi w tym momencie o nas. To chodzi o to, żeby nas zatrzymać w wierze. Ja nie mam takiego doświadczenia. Ja tego nie robię, ja nic o tym nie wiem. Jak ja tak mogę? Ale Elohim
El Shaddai mają. Mają. Pełnia boskości mieszka w nas. Pełnia boskości. Słuchajcie, my sami jesteśmy w stanie jedynie wprowadzić ograniczenia. My sami. My sami. I to jest, i to puka z każdej strony. Ja czasami orientuję się, że wydaje mi się, że w ogóle wiem, uwierzyłem. Później jakiś bieg okoliczności, coś się dzieje, coś tak halo, halo, muszę wyjść, muszę się otrząsnąć z tego, tak? Zrzucić z siebie jakiś duchowy pył. Że ja w ogóle tutaj można tylko tak, tutaj można. A dlaczego tak można? Ja nie przeczytałem w Chrystusie Jezusie, że w ramach wymiany krzyżowej w Wałbrzychu nie może być w ogóle rafinerii. Że wszystko może być, ale nie rafineria, bo wiesz, bo rafineria to może być tylko u Arabów, którzy czczą Mahometa. No właśnie wydaje mi się, że jest odwrotnie, nie? To wszystko, co wam mówię, to jest w ogóle, się kryje w ramach zmiany myślenia, nie? Naszego zmiany myślenia. To się też często mówi, odnówmy nasze umysły, ale w czym my mamy je odnowić? No w Chrystusie. W rzeczywistości Chrystusowej, tak? To my mamy uwierzyć, że powołujemy do pytu. Zobaczcie, kiedy wychodzimy na ulicę, nie mamy z tym problemu w większości, żeby powiedzieć, w miejsce Chrystusa poselstwo tu sprawuje, tak? A czy teraz mogę powiedzieć, w miejsce Chrystusa powołuję tutaj rafinerię? Jest trochę bardziej rozciągające, nie? Ale tak samo prawdziwe. Tak samo prawdziwe. Bo w Jego imieniu powołuje coś do bytu. W Jego imieniu poselstwo sprawuje. Idąc dalej, przez te imiona, tak? Jeśli w wierze zanurzysz się w rzeczywistość Jahwe Jire, Boga, który jest wszelkim zaopatrzeniem, uświadomisz sobie, że Bóg wszelkiego zaopatrzenia mieszka w tobie, dołożysz do tego zakres wymiany krzyżowej, tak jak powiedziałem, że te rzeczy zostały objawione, ukazane lub poszerzone w Chrystusie, tak? Że Jezus na krzyżu Golgoty stał się ubogi, abyśmy mogli zostać Jego bogactwem ubogaceni, to w tym momencie mamy świadomość, że to w ogóle po pierwsze jest duchowe prawo z krzyża do tego, abyśmy nie walczyli o przetrwanie, że to jest Bóg w ogóle wszelkiego zaopatrzenia, że to jest Bóg obfitości i że my możemy zanurzyć się w Nim, w tej rzeczywistości, tak? Wierząc Mu, bo nie da się inaczej, wierząc Mu, że tak jest, wierząc Mu, że Jego kielich przelewa się. I teraz zobaczcie, no właśnie o to cały czas chodzi, tak? Każdy ma jakieś doświadczenie na przykład do tego momentu. Każdy ma jakieś rzeczy, które chce kupić, może jeszcze w widzeniu nie jest w stanie na przykład tego kupić, tak? I teraz, jak reaguje człowiek, który się zanurza w Jahwe Jire, tak? Choć uwielbiam Ciebie za to, że Ty nie tylko zaspokoiłeś każdą moją potrzebę, ale Ty również, Ty, który dałeś mi pragnienia, Ty dałeś mi wszelkie środki na zaspokojenie tych pragnień, które zrodziłeś we mnie i jeszcze mi zostało i cały czas się leje z Twojego kielicha. Dziękuję Ci za to. Rozważam to. Chodzę teraz w tej mentalności. Chodzę jak w Jire. Wszelkie zaopatrzenie mam w Tobie. Okej, dobrze. Chcę budować, nie wiem, sierocińce w każdym mieście w tym kraju. Super. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mam na to kasę. Fajnie, dziękuję Ci. To zaczynam teraz. Chodzę w wierze. W wyobraźni projektuję, jak sierocińce wyglądają. Chodzę w wierze i zaczynam odbierać kolejne elementy, jaki ruch konkretny mam wykonać, aby to się manifestowało. Bo jeśli ja nie zrobię tego pierwszego kroku i ja nie uwierzę, to ja nie widzę. A przecież my w wierze te rzeczy budujemy. To nie jest tak, że on teraz stanie przede mną rafineria, czy stanie przede mną sierociniec. Ja przez wiarę uwierzę, jak go zrobić. Po pierwsze uwierzę, że ja już wszystko mam i teraz idę działać i jak żyjemy? Z wiary w wiarę. Jeśli uwierzyłem, że już mam, tak? Jest kolejny element, kolejny i to powstaje. Inaczej tego nie ma.
Inaczej znowu będziemy pasywni. Znowu będziemy mówili o wielkim Bogu, który jest i który na pewno chce nas pobłogosławić, bo wiemy to, że to mamy skrzydła, On nas błogosławi, ale to będzie ciągle poza zasięgiem. Rzeczywistość Jahwe Jireh, pokazana w Chrystusie Jezusie, tak? Wymiana krzyżowa, mamy dostęp. My się zanurzamy, my podejmujemy decyzje i w ten sposób w ogóle oddajemy Bogu chwałę i uwielbiamy Go. Przecież to jest jeden z elementów Jego krzyża, tak? Wymiana krzyżowa również dotyczyła finansów. Więc kiedy my w tym stajemy, to my Go też uwielbiamy, my oddajemy Mu chwałę, bo On to zrobił dla nas. No to jest, no poszedł na krzyż dla nas, tak? Akcentujemy to, mówimy, ok, pokonał śmierć, my już nie pójdziemy w tym momencie do piekła, idziemy do nieba, ale te wszystkie elementy, tak? Jeśli one się manifestują, to my pokazujemy rzeczywistości, w ogóle całej rzeczywistości duchowej, że my w naszym życiu w ogóle wzięliśmy to, co Jezus nam dał, my to podnosimy, oddajemy Mu w ogóle chwałę, bo On to zrobił, żebyśmy tego używali. On to zrobił dla nas, bo to był też element w ogóle miłości do nas. Macie to nie po to, żebyśmy tylko o tym mówili, ale żebyśmy generalnie w ogóle uwierzyli w to i to manifestowali. To jest też forma uwielbienia Boga i oddania Mu chwały. Idąc dalej, kolejne imię, Jahwe Rofe. Pan, który leczy. Zanurzasz się w rzeczywistość, tak? Tego, który leczy. No i prawdy objawione w Chrystusie. W Jego ranach i Jego sińcach mamy uzdrowienie, tak? Nie czekamy, tak? Gdzie jest Jahwe Rofe? Gdzie jest ten Bóg? W nas. Pełnia boskości jest w nas. Nie czekamy, czy coś spadnie z nieba w tym zakresie, czy przyjedzie namaszczony, usługujący, tylko idziemy do źródła, idziemy do rzeczywistości Chrystusowej, tak? I sięgamy po to naszą wiarą, zanurzając się w tym, że Ty, który mnie uzdrowiłeś, mieszkasz we mnie. W ogóle nie ma tu jakiegokolwiek miejsca, żebym był chory. Nie ma miejsca. I zanurzając się w tej rzeczywistości, Jahwe Rofe, widzisz siebie tylko jako osobę zdrową. Projektujesz swoje życie jako osobę zdrową, tak? Każdy element działa tak samo. Kolejne imię. Jahwe Shalom. Pan jest pokojem, tak? Co Jezus powiedział? Mój pokój daję wam, nie jak daje, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech nie trwoży się serce wasze i niech się nie lęka. Z tym lękiem to wiecie, to też tak jest, że to jest często slogan, tak? Wszyscy powiedzą tak, dałeś nam ducha synostwa, ducha bojaźni, ale później gdzieś się godzimy na ten lęk. No jest, no jest ten lęk tam. No jakoś funkcjonuje, tak? Inni mają gorzej, no trochę mnie tam stymuluje ten lęk, no ale to okej. No bez przesady, tak? Gdzieś tam trochę mówię. No i teraz, wiecie, ja sobie takie rzeczy składałem, bo to, o czym wam mówię, to są takie rzeczy jakby przeżyte przeze mnie. Ja mówię, no ale to dlaczego ja mam tutaj, w tej sytuacji lęk, tak? Tutaj już nie mam, tu nie mam, a tutaj ten lęk jest. I teraz mówię, no ale dobrze, no to Jahwe Shalom mieszka we mnie. Jahwe Shalom się teraz zanurza w tobie. I teraz chodzę sobie i mówię, to nie jest tylko święty spokój. Ty powiedziałeś, ty dajesz nie jak ten świat. Ty dajesz tak, że ja nie mam tego lęku. Wszystko do mnie puka. Maile, telefony, informacje w ogóle, bój się. Zaostrza się sytuacja w ogóle, jeszcze jakiś tam generalnie, nie wiadomo co będzie, wszystko krzyczy, bój się. Jak się nie boisz, to jesteś wariat. Musisz się bać. I teraz, i to jest, no wiecie o czym mówię, no. To tak działa, to jest stały mechanizm. I znowu to my, przez wiarę, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, aha, o nie, to w ogóle gdzieś tam się zagalopowałem. To pozwoliłem sobie gdzieś tam popłynąć, tak? To już mi tego nie wystarczy, to, że ty jesteś prawda, tak, bo gdzieś tutaj droga, tak, bo gdzieś tutaj to nie jest ta droga. Bo na tej drodze nie ma lęku, ja ten lęk mam, to mówię, halo, 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 teraz to ja się teraz wyłączam do 10 minut, a cały czas do głowy, mail, panie tego maila, bez tego nie, tutaj ten telefon, tak? I puka, wodiable. Poniżam każdą myśl, która nie wywyższa Chrystusa. Poniżam każdą myśl, która jest antychrystusowa. Won. Uwielbiam się, jak wyszło. W ogóle czasami niedorzeczne rzeczy.
Nikt tego nie widzi. Siedzę sobie tam w pokoju gdzieś w ogóle. Nie mam zgody, ale muszę w ogóle wyjść poza to, bo nie pogodzę tego. Kiedyś na początku jeszcze po narodzeniu mi się wydawało, że tak sobie można pomyśleć, że trochę sobie pomyślę, to jak sobie pomyślę, to zmniejszę, to ta ilość lęku się zmniejszy, bo sobie to wytłumaczę. Później pojąłem po jednym z nauczania Artura, że tak naprawdę, no fakt, tak, no, mamy te 10-15% mózgu, diabeł jest czystym intelektem. Jak przyjmę jego myśl, którą on mi podsyła, jedną maleńką myśl, one są często lękowe, tak? I zacznę chcieć intelektualnie z nim rozmawiać, to już poległem. I nie poznałem nikogo, kto by intelektualnie doszedł do tego, że on sobie coś uporządkuje. Czasami widziałem, że ja muszę to przemyśleć, tak? Zastanów się, czy koniecznie chcesz przemyśleć, czy może chcesz uderzyć w to, nie wiem, wiarą, jakąś zasadą Bożą. Ja sobie to przemyślę, widzę się za 3 dni albo za tydzień, tak? Widzę, że jest gorzej, bo ta myśl jest dominująca. Kiedyś dzisiaj to było tłumaczyłem, mówię, to w ogóle, bo też tego nie rozumieli. Mówię, wiesz, to przychodzi taka malutka myśl, ona zaczyna rosnąć jak balon i zwiększa od twojej głowy, tak? Ale wystarczy ją przekuć wiarą, Bożą zasadą, to pęka, tego nie ma. Ale w pewnym momencie wydaje się, że jest w ogóle większe od twojej głowy, zaczyna się to dominować. Ja w takiej sytuacji wiem, że no jak szalony jest rozwiązaniem, tak? Że on powiedział, pokój mój wam daje, on dał ten pokój, on mi go dał. Jak szalony jest we mnie. I teraz ja będę się w tym zanurzał, będę sobie w tej rzeczywistości pływał, tak? I w ogóle tu nie ma opcji na lęk. Za chwilę zanurzę się w rzeczywistości innego, jakby imienia Boga, też jakby okazanego w Chrystusie, tak i sobie w ogóle rozwiązanie znajdę, nie? Ale to jakby znowu zależy ode mnie. Idąc dalej, może przeczytam. Jachwet Suri, Pan skałą moją. Pierwszy Koryntian. 10.1.4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy morze przeszli i wszyscy w Mojżeszu obszczeni zostali w obłoku i morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. W Starym Przymierzu czytaliśmy, tak, że Bóg jest skałą, tak? Czytaliśmy w ogóle. Tak, tam jest to imię, Jahwe Tsury, tak? I teraz znowu, wiecie, czytam taki fragment, łączę. Ten pokarm duchowy, napój duchowy. Od początku chodziło o Chrystusa. Wiecie, stąd jakby tyle pytań, jeszcze wracam do tego, co było wcześniej. A kto był wcześniej? No jak Chrystus, jak szedł na ziemię, kiedy był? No to ten sam Bóg. Amen. On stworzył świat. W Przypowieści Salomona, nie wiem, przedstawia się jako mądrość, nie? Która towarzyszyła przy zakładaniu świata. Tak, żeby jakby pokazać różne swoje aspekty, różne swoje też cechy. Które są. No ale to On jest skałą, czyli Chrystus to jest duchowa skała, jest stały i niezmienny. Mi to daje poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, to co mi nigdy nie dawało kiedyś poczucia bezpieczeństwa, to taki właśnie brak pewności, jak się rzeczy pewne mają, czy one się będą rozwijały. Uświadomienie sobie w ogóle, że Chrystus jest skałą, jest stały i niezmienny, to ja wiem, że jak ja przyjmuję jedną zasadę, to ona jest tak i amen na zawsze. I ja się czuję w tym bezpiecznie. Bo teraz co mi z tego, że wszyscy będą, nie wiem, krzyczeli, że jest inaczej? Ja się czuję spokojnie, tak? Ja sobie w ogóle płynę dalej. Dalej, kolejne imię, tak? El Olam. Bóg wiekuisty. Bóg wiekuisty. No i znowu, w Starym Przymierzu El Olam, w Nowym Przymierzu Jezus mówi, ja jestem Alfa i Omega. Ja jestem pierwszy i ostatni. Wszystko ma swój początek i koniec w Jezusie, tak? Ja znowu sobie narodziłem się w ogóle na Golgocie, tak? To tam się narodziłem w ogóle. Żyję z Nim, tworzę z Nim, pracuję z Nim, jem z Nim, śpię z Nim, wymyślam z Nim, tak? I skończę te rzeczy z Nim. Skończę je z Nim. To też mi zawsze dawało takie okopa, tak? Jeszcze wiecie, to można połączyć z wieloma innymi słowami, tak? On jest ten, który daje chcenie, daje wykonanie, tak? Zaczynamy w wierze i kończymy w wierze. Ktoś mi to chcenie dał. Ktoś mi dał to chcenie, że właśnie to, czy to mi się chce, to on mi je dał. I teraz znowu, ja przez wiarę przyjmuję. Dał mi chcenie, daje mi wykonanie, tak? On jest Alfa i Omega.
zanurzam się w niego. Patrzę znowu na jego poglądy, jego postawy, tak, zachowania. Kolejne imię. Też znamy. Przeczytamy. Jahwe Roi. Pan jest pasterzem moim. I to też tak, takie imię znane ze Starego Przymierza. A w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, czytamy sobie, tak? Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wyjdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowało. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Życie swoje kładzie dobry pasterz. Ja czytałem w Starym Przymierzu kiedyś, tak, że to jest Jahwe Roi, że jest moim pasterzem, tak? Ale jak sobie łączę te rzeczy w Chrystusie, żyjcie swoją tam, na krzyżu. W ogóle teraz jest ze mną zjednoczony. Jest mój pasterz. Pasterz. Wiecie, to w ogóle... Ktoś mi mówi, w ogóle to jest jakieś takie zadanie w ogóle. Nie wykonasz czy coś tam. Trudnego w ogóle. To jest dobry pasterz. On jest ze mną, jest ze mną zjednoczony, jest we mnie, tutaj. W ogóle idę z nim. Nigdy nie ma takiej sytuacji, żebym ja poszedł, a on nie. To jest fizycznie niemożliwe. To wszystko, co wam mówię, znaczy, mnie doprowadza do takiego absolutnego miejsca bezpieczeństwa. W zasadzie, no, co nas może wystraszyć? Co nas może wystraszyć? Co nas może też zatrzymać? Jeśli rzeczywistością jest Chrystus. Zwycięski Chrystus, tak? Ostatnie z tych imion, które chciałbym też powiedzieć. No to jest imię, które zostało jakby stricte objawione przez Jezusa, tak? To Abba, Tata. Ewangelii Jana 14:9. Filip pyta wcześniej Jezusa, czy pokażesz nam w końcu Ojca? Nawet dzisiaj na ulicy tutaj z jednym człowiekiem dyskutowaliśmy o ten temat, twierdzi, że jest tłumaczem, zna wszystkie słowa, tak? Ludzie czytają to jakoś literalnie, jakoś dziwnie. Nie. Odpowiedział Jezus Filipowi, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Wiecie, pytanie Filipa, pokaż mi Ojca. A Jezus stoi, no tak długo z tobą jestem, nie poznałeś mnie? Wiecie, w ogóle zupełnie inna rozmowa, tak? I dalej kontynuuje. No kto mnie widział, widział Ojca, tak? Jak możesz mówić, pokaż mi Ojca? No dla Jezusa w ogóle to jakby nie było tematu. Wracamy do tego rozdzielenia, Ojciec, Syn, tak? Bo próbują, nie, to tak jak, wiesz, to, ale to nie to samo, to jak, no? No widziałeś, nie widzisz Ojca. O co ci chodzi? Ojciec jestem. Ojciec jestem. Dalej później w Ewangelii Jana 10:30 też Jezus mówi, no ja i Ojciec jedno jesteśmy. I teraz religia kompletnie nie ma to zgody. Będzie tworzyła tutaj filozofię, jakiś podział, taki, no to jedno, ale to jedno. Jedno. Jedno i to samo, tak? I teraz zobaczcie, przez Chrystusa zanurzamy się w rzeczywistość Ojca. Przez Chrystusa, nie inaczej. Ojciec jest taki i tylko taki, nie inny. Tylko taki, jak zaprezentował go Jezus tu na ziemi. To było bardzo ważne jakby objawienie i kierunek włożony przez Jezusa, dlaczego go tak religia nienawidziła. I teraz nie ma czegoś takiego. Znowu religia próbuje powiedzieć, okej, Jezus to, ale wiesz, Bóg Ojciec tam w niebie. Jezus wypełnił służbę, wykonało się. A jednym z zadań Jego było objawić Ojca. Ojciec jest tylko taki jak Jezus. Czasami to się wśród ludzi przyjada tak, że okej, okay, no tutaj Jezus to trochę inaczej, nie wiem, to Bóg Ojciec mi to może wytłumaczy. Jakby była jakaś taka rozbieżność, może Syn coś źle usłyszał od Ojca. Nie. Nie. Bóg jest taki, jak Chrystus pokazał. Teraz zobaczcie, za każdym razem, jeśli powstanie nas
jaki zaszczyt zrobił Jezus, to nie jest problem z Bogiem, tylko znaczy, że my musimy coś tutaj gdzieś tam przemienić. Bo to nie zadziała, to nie chodzi przecież o to, czy my do nieba pójdziemy, no bo do nieba pójdziemy, jak się narodziliśmy z Bożego Ducha, tylko generalnie no, to jest potężna broń. Mówi zwycięski Chrystus, zwycięski Chrystus, no, ale zwycięski Chrystus w nas, to wtedy jak my w ogóle jesteśmy świadomi tego, tak? Jak my się mamy poruszać na tym. To nie jest takie enigmatyczne, enigmatyczne określenie, tak? No i to jest w ogóle, wiecie, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. To, tak? A nie to wszystko inne, co krzyczy do nas, że jest rzeczywistością, nadaj mi rangę. Nadaj mi rangę w tym momencie temu, że ja potrzebuję tyle i tyle kasy do końca przyszłego miesiąca. Weź uwierz w to, że w ogóle to jest twoja rzeczywistość, że teraz walka o to jest w ogóle twoim sufitem. Uwierz w to, zwróć się ze mną teraz, tak, mówi diabeł. To nie jest rzeczywistość. I my musimy mieć tego pełną świadomość, bo tak naprawdę całość tego świata i religii funkcjonuje w ten sposób. Musimy strząsać duchowy pył z siebie, zrzucać w ogóle, stać prosto w ogóle przed zasadami Bożymi w ogóle i lecieć sobie w nich, tak? Budując swoją wiarę, nie da się inaczej. Nikt nie wymyślił drogi na skróty. O tym Jezus mówił wiele razy, tak? Sprawiedliwy mój zgarb tutaj. Nie zobaczymy tego, nie wyczytamy tego intelektualnie, nie poprosimy Boga o dodatkową wytyczną, bo On powiedział, wszystko co jest potrzebne do życia i do pobożności dałem Wam w Chrystusie Jezusie. Chrystus powiedział, sprawiedliwy zgarb żyć będzie, nie ma inaczej. Trzeba w tym momencie jakby zastosować wiarę. Mam lęk dzisiaj, nie odczuwam tego lęku. Skorzystaj, nie wiem, z tego weź, zanurz się w jakwę szalom, w ogóle rozwal lęk, ale to wszystko musi nas doprowadzić do miejsca wiary, że my stajemy na tym słowie, stajemy w ogóle i wierzymy, tak? Wiecie, to są rzeczy, które są mega, mega ważne, a często są takie tak spłyzane, tak? W Dziejach Apostolskich 17:28 czytamy, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, tak? Jak to niektórzy z Waszych kolegów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Tak jak powiedziałem, nigdy nie żyłem na akord. Zawsze się zatrzymywałem z tym, tak? W Nim żyję. Czy w ogóle nie tylko jestem z Nim zjednoczony, nie tylko On mieszka we mnie, ale ja w ogóle w Nim jestem. To jest moja rzeczywistość, tak? Jadę gdzieś na spotkanie takie na przykład i wiem, że są mi trzy osoby nieprzychylne, nie? Wiem. Bo mi się nie podoba to, że Ewangelię głoszę publicznie, tak? Ale ja tam jadę w Nim. W ogóle nie rozważam tego. Wszystko do mnie puka. Puka do mnie, o tam w ogóle, wiesz, tutaj płynę w Nim. Jest jedyną rzeczywistością w ogóle. Jestem naładowany, zbudowany, jestem odważny, jestem silny w ogóle, pełen wiary, w ogóle wchodzę i mam rozwiązania, bo wiem, że jestem w ogóle Elohim mieszka we mnie i tworzę, i daję rozwiązania. I wiem, że dary duchowe są po to, żeby korzystać. Więc jestem świadomy tego. Jest mi potrzebne słowo wiedzy, jest słowo wiedzy. Jest potrzebne słowo mądrości, jest słowo mądrości. Po ludzku, wiecie, dawno temu bym miał patrzeć na to, to ja się skończyłem. Tak bym miał patrzeć, to ja w ogóle, każdy z nas miał jakieś swoje talenty, do czegoś był w stanie dojść, ale kupa innych rzeczy. Zresztą moja żona to mnie obserwowała najbardziej. Ona wie, ile rzeczy nawet jak teraz, które robię jako aktywności takie zawodowe, to są rzeczy, które ja robię przez wiarę. Że ja w ogóle wierzyłem, bo ja nie miałem tych doświadczenia. I nawet mi się kiedyś wydawało, że wcale w ogóle nie jestem w to dobry, ale w ogóle musiałem z tego spokutować. Co z tego, że nie mam doświadczenia, że nie miałem kiedyś doświadczenia, że byłem w to dobry. Jak teraz w ogóle, tak? Jak to? No przecież w ogóle jeden z elementów łaski to Boża zdolność we mnie. To jeśli ja bym teraz uznał, że w ogóle ja czegoś nie potrafię zrobić, a co z tego, że do tej pory tego nie potrafiłem robić? Wiesz, nawet takie proste rzeczy. Ja na przykład w domu nie za wiele potrafiłem robić. Żona się często śmiała, opowiadała historię, jak miałem przewiercić, cokolwiek zrobić. Jak pierwsze obrazy tak w naszej kawalerce w początku wieszałem, to ja za bardzo wiertarką nie umiałem się posługiwać, a mój dziadek kiedyś wbijał je młotkiem obrazy na gwoździe. Ja tak zacząłem robić. Przyjechał mój kolega, uspokoił mnie, mówi spokojnie, może jeszcze poprawię, ja ci to przewiercę. No, okej, okay. I później jest taki, wieś, moment, nie mam do czynienia bez zwiertarką. No i przychodzi taka sytuacja. Trzeba coś tam zrobić. No taki pierwszy obrót, kiedyś to jak po kogoś zadzwonię. I to zrobi. No, cena, teraz hola, tak?
no to mam tą zdolność w sobie, czy jej nie mam, nie? A od razu przychodzi mi się, zniszczysz to w ogóle, zepsujesz to. Jak to będzie wyglądało? Nie, zrobię to. I robiłem. Wierzyłem, robiłem. I myślę, że to właśnie o to chodzi, tak? 2 Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Mówię o tym też, to słowo wiadomo, że jest bardzo znane, ale przychodzą takie sytuacje, trudniejsze sytuacje, że próbują wracać, pukać stare rzeczy. Człowiek się zaczyna zastanawiać, kurczę, tak, no, fajnie było na początku, taka fala wznosząca z tym Jezusem, ale później, no tak, no jednak i to stare życie gdzieś próbuje wejść. Nie ma. Nie ma starego życia, nie ma starego życia. W takich sytuacjach, wiecie, jak czasami w ogóle coś było wątpliwe, gdzie ty się urodziłeś w ogóle? Ja 7 lat temu na Golgocie. Na Golgocie się urodziłem. W ogóle nie rozmawiam, to brzmi absurdalne, ale ja nie mogę dopuścić do tego, że ja mam coś wspólnego ze starym człowiekiem. Nie mogę dopuścić do tego. Z żoną dawno temu sobie jakby wyjaśniliśmy takie tematy. Rozliczyliśmy się ze starego życia raz i nie nurkujemy. Duszę by chciała, nie? Pogrzebmy sobie tam. Ale po co? Po co? Mój stary człowiek umarł i nie żyje. Jej stary człowiek umarł i nie żyje. Musimy patrzeć na siebie z perspektywy nowego człowieka, bo inaczej, no to znowu jesteśmy w nierzeczywistości. Jesteśmy w czymś, co w ogóle nie jest Chrystusowym. W Rzymian 8:2. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci, tak? Żaden grzech i żadna śmierć nie może nam panować. Żadna. I to nie chodzi tylko teraz o śmierć, wiecie, taką tutaj w rozumieniu cielesnym. Czasami Kościół się wycofuje, pozwala na pewne miejsca, które powinny żyć, aby one w ogóle gdzieś tam obumierały. Nie? Ale prawo ducha, które daje życie, tak? Jakby uwolniły nas od tego prawa. 2 Piotra 1:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tylko często tu jest stawiana kropka. A tam jest jeszcze jeden kawałek. Przez poznanie tego, który nas powołał. To nie jest enigmatyczne sformułowanie. To nie jest tak, że żyjemy jak chcemy, nie wierzymy i tak dalej. I to wszystko nam obdarował nas wszystkich. Tak? No możemy jakby mówić wyznanie, ale to się w religię przeobrazi. Przez poznanie tego, na który nas powołał. My musimy go znać. Musimy znać. To poznanie Jego, poglądów, zachowań, wskazówek, rad, to powoduje, tak, że ta boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, bo to w tym jest ukryte, w nim, znaczy ukryte, zawarte, to nie jest ukryte, złe słowo. Zostało w nim objawione właśnie po to, żebyśmy z tego mogli korzystać. I to słowo, które mówiła też Tereska na początku, tak, Filipian 4,13, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale kiedy mogę wszystko? Zanurzając się w rzeczywistość Chrystusa. Zanurzając się w tą rzeczywistość. Tak? I to mówię znowu z perspektywy praw objawionych, wymiany krzyżowej, Jego zmartwychwstania, naszego zjednoczenia z tym. No i ostatni fragment, który chcę wam przytoczyć, też z Filipian 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Ale to znowu jest w rzeczywistości Chrystusa. Nie z boku, nie w jakiś enigmatyczny sposób, tak? Chrystus przyszedł, pokazał nam, jak żyć. Mówi, ja jestem prawda, ja jestem droga, ja jestem życie. Nie powiedział wprost, ja jestem rzeczywistość, ale to jest to samo, to jest jakby z tych słów, tak? Ja jestem rzeczywistość, nic innego nie ma znaczenia. Ja jestem, tak? Chcecie jeść? Mnie jedzcie. Chcecie pić? Mnie pijcie. Różne słowa w różny sposób konfrontowały religię, nie podobały się, tak? Stanął przy studni, w święta, mówi. Jeśli kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije, tak?
No, z każdej strony pokazywał na siebie jako na rozwiązanie. Nie jedzcie, tak? Kto nie je mojego ciała, gdzie, to się porobiły w ogóle, ale zanurzenie w nim. Przyszedł, pokazał, o co chodzi, jak mamy żyć, jak mamy funkcjonować, powiedział w ogóle, kim będziemy, mówi, nie zostaniecie sami, tak? Ja będę z wami. Podzielono, ojciec, syn, święty, rysuje się obrazki, ten tu, ten tam, ten tu, fruwa, tak? Jestem. Powiedział wcześniej. Będę z wami po ostatnie dni, aż do skończenia świata. I on jest. I chodzi o to teraz, żebyśmy my realnie zanurzali się w nim. Tak realnie. Biorąc, tak jak pokazywałem te przykładowe imiona ze Starego Testamentu. Bo Jezus to wszystko jakby dopełnił. On jakby pokazuje ten kształt. I to, z czym on chce zostawić, to nigdzie nie jest powiedziane tak, że my wychodząc, nie będziemy napotykali na trudności. Tak? Tylko, że kiedy my już jesteśmy nawróceni, to diabeł próbuje znowu mieć nas z religijnymi ludźmi. Te wszystkie rzeczy mają prowadzić do tego, żebyśmy nie uruchomiali wiary w pewne obszary. Żeby coś nam się wydawało, że, jest, że to już jest za dużo. To już mnie nie dotyczy. No nie, 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 wiesz, nie, nie tyle. Ja mogę na jakimś tam odcinku, tak? Czy nie wiem, w sprawie finansów, tak? Mam 2,5, no to ja do 4 mogę, tak? Dlaczego? Bo takie mam doświadczenie. Bo tak mi się wydaje, że mam moje zdolności. I tak jest z wszystkim. Tak jest z wszystkim, gdzie próbuje diabeł nas zatrzymywać. I teraz, kiedy realnie patrzymy na to, że w zasadzie nie ma ograniczenia w wymianie krzyżowej. W ogóle nie ma ograniczenia też w samym Bogu. No, Bóg jest ten, który daje ducha bez miary. To Jego słowo, bez miary. Chcemy się poruszać w darach duchowych, to się poruszajmy. To je weźmy przez wiarę i się w nich poruszajmy. Znaczy uwierzmy w ogóle, że chodzimy, że mamy te dachy duchowe. To też nie jest tak, że to gdzieś tam wleci skądś, tak? To jest w ogóle są potężne narzędzia i broń do życia. Świadczę wam tutaj, tak naprawdę swoim życiem, że kiedy sobie to pojąłem, kiedy zacząłem się zanurzać w tą jego rzeczywistość, przestałem się bać i w zasadzie przestałem myśleć o tym, że coś może być niemożliwe. Zanurzam się, tworzę, wiem kim jestem, w tym kierunku, w którym mam pragnienia, to chcę rozwijać i nie przewiduję, żeby mogły być jakieś, wiecie, jakieś blokady, tak? Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma odgórnych sufitów, tak? I tego też z całego serca życzę wam. Amen. Amen. Thank you.